Witaj, Irek Fudro. W tym nagraniu powiem Tobie, w jaki sposób założyć swoje konto u brokera IC Markets. W pierwszej kolejności to, co musisz zrobić, to znaleźć odpowiedniego linka do założenia tego konta. Jest to o tyle ważne, dlatego że abym mógł Ciebie dodać później po rejestracji do dodatkowej grupy wsparcia, gdzie wymieniamy się doświadczeniem z rynku Forex, rozmawiamy na temat szeroko rozumianych biznesów online, marketingu internetowego, to musisz skorzystać z linku właśnie, czy to linku mojego znajdującego się poniżej tego nagrania i tam również znajdziesz kod referencyjny, bądź też z linku osoby, która pokazała Ci to wideo, więc teraz zgłoś się do tej osoby, bądź skorzystaj z linku mojego, jeżeli byłem to ja. Jest to jeden z brokerów, z którego korzystamy, ponieważ nie każdy nadaje się do tego, co robimy, czyli m.in. do automatycznych botów na rynku Forex. OK, klikamy w link odpowiedni, przechodzimy dalej i wypełniamy następujące dane, czyli Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, z jakiego jesteś oraz numer telefonu. Pamiętaj, że podczas całej tej rejestracji nie używamy nigdzie polskich znaków. Ja to teraz wypełniam i klikam ikonkę dalej. Na kolejnej stronie w pierwszej kolejności schodzimy na sam dół, klikamy w ten tutaj checkbox i sprawdzamy, czy pojawiła się tutaj się końcówka, czy tak zwane referral ID osoby, która nas tutaj zaprosiła. Jeżeli tutaj tego nie widzisz, to tak jak mówiłem wcześniej, skontaktuj się z osobą, która Cię tutaj zaprosiła, bądź jeżeli byłem to ja tutaj gdzieś w okolicy tego nagrania, będziesz miał właśnie ten numer referral ID, który tutaj teraz wpisujesz. Upewnijmy się, że ten referral ID jest taki sam jak osoby, która Cię zaprosiła. Uzupełniamy dalej konto, wybieramy, czy to ma być konto indywidualne, czy też konto korporacyjne, firmowe. Wpisujemy tutaj swoje dane, czyli datę urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, adres zamieszkania, miejscowość. Tutaj wpisujemy województwo oraz wpisujemy tutaj swój kod pocztowy i klikamy dalej. Na kolejnej stronie konfigurujemy swoje konto, mamy tu możliwość wybrania platformy. CTrader, MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Ja wybieram MetaTrader 4, z tego korzystam. Tutaj poniżej mamy możliwość wyboru, czy chcemy mieć konto profesjonalne, czy standardowe. Wszystko zależy od Twojej znajomości rynku, od tego, jak długo grasz, od tego po prostu, co jest dla Ciebie potrzebne. Te konta troszeczkę się od siebie różnią. Wybieram konto standardowe, które nie zawiera stałych prowizji za otwierane transakcje. Następnie wybieram tutaj walutę, czyli w moim wypadku tutaj będzie euro USD i klikam tutaj tego checkboxa i zaznaczam dalej. Na kolejnej stronie musimy po prostu napisać, czy jesteśmy osobami początkującymi, osobami, które gdzieś tam mają średnie zaawansowanie w tradingu, czy też po prostu osobami, które działają na rynku dłużej, są profesjonalistami. Wybierasz tutaj odpowiednio w zależności od Twoich umiejętności. Następnie wybierasz tutaj odpowiedź na pytanie takie zabezpieczające, czy gdybyś zapomniał hasła, albo gdyby po prostu firma chciała coś od Ciebie i poprosiłaby Ciebie na odpowiedź na to pytanie, to wybierasz któreś z tych pytań. Tutaj, czy to będzie na przykład imię Twojego pierwszego zwierzątka, tak? Czy to będzie Twój ulubiony kolor, czy to będzie Twój ulubiony muzyk, artysta. Wybierasz to, wpisujesz tutaj odpowiedź na to pytanie, żebyś zapamiętał, a następnie klikasz tutaj, zapoznajesz się z tym wszystkim, co tutaj jest, z ryzykami związanymi tutaj właśnie między innymi z tradingiem, z polityką prywatności i klikasz dalej. W kolejnym kroku będziemy mogli zweryfikować nasze konto. Będziemy tutaj potrzebowali dwa rodzaje dokumentów. Z jednej strony będzie to na przykład paszport bądź drive license, czyli prawo jazdy, bądź też po prostu tutaj będzie Twoje ID, czyli Twój dowód osobisty. Z drugiej strony będzie to rachunek za prąd, za gaz, za internet, wyciąg z banku. I tu bardzo istotne jest, to jest taka informacja, że te dokumenty muszą być akurat tutaj w kolorowym, tak? Czyli w kolorze nie mogą być czarno-białe, muszą tutaj być wystawione przez agencję rządową, czyli przez jakiś urząd rządowy. Wyraźne muszą być tam informacje o imieniach, o datach wygaśnięcia, datach założenia danego dokumentu. I to tyle w wielkim skrócie, natomiast tutaj jest ważna informacja, że te dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Gdyby z jakiegoś powodu nie mógł dostarczyć dokumentu, jakiegoś rachunku, tutaj jest informacja, że może dostarczyć inny rodzaj dokumentów i tutaj masz linka, żeby to wszystko sobie doczytać. To co musimy zrobić, to zrobić upload tych dokumentów, czyli klikamy tutaj, wrzucamy dokument, następnie klikamy upload i to samo robimy tutaj, klikamy i wrzucamy upload. Po dodaniu wszystkich dokumentów, będą one to widoczne tutaj, otrzymasz też na swój adres e-mail informacje na temat tak zwanego konta tymczasowego. Tutaj jest już to założone, to konto tymczasowe, teraz przejdę na mój adres e-mail. Tutaj będzie informacja na temat danych do logowania do Twojego konta. Będziesz miał tutaj swoje username oraz hasło oraz właśnie link do tego panelu, który przed chwilą widziałeś, do tak zwanego konta tymczasowego. I teraz to, co będziemy robić, to poczekać na weryfikację konta. W międzyczasie to, co możesz zrobić, to tutaj zrobić depozyt,
czyli deposit found, i tutaj masz sposoby na robienie depozytów zgodnie tutaj z tą instrukcją. Po kilku godzinach oczekiwania konto jest otwarte, tak jak tutaj widzisz, po lewej stronie status jest tutaj approve. Gdyby był jakikolwiek problem, zawsze możesz skorzystać z czata, który tu się znajduje, napisać tutaj na support. Na konto w zasadzie możesz się zalogować danymi, które wcześniej otrzymałeś, które Ci pokazywałem na adresie e-mail. Tutaj oczywiście w międzyczasie mogłeś zrobić swój depozyt. Ja go zrobię teraz, w tym momencie, natomiast w międzyczasie, kiedy ta weryfikacja trwała, można było zrobić ten twój depozyt. To jest też bardzo istotne, to że dostałeś na swój adres e-mail informacje na temat twojego MetaTrader 4. Teraz Ci to pokażę, jak to wygląda. I tak jak tutaj widzisz, masz maila o tytule MetaTrader 4 Live Account, szczegóły, i tutaj masz swoje informacje, swoje dane do logowania na MetaTrader 4. W dalszej części tego maila zobaczysz informacje na temat tego, że aby aktywować swoje konto, to jest bardzo ważne, należy zrobić minimum depozyt na poziomie $200. Tutaj też masz informację, że możesz wpłacić ten depozyt różnymi sposobami, kartami, przelewami, ale też kryptowalutą. I tutaj poniżej masz możliwość pobrania swojego MetaTrader 4 i otrzymasz oczywiście tutaj dane do logowania, otrzymałeś już wcześniej. Informacje na temat supportu, lecz jakichkolwiek pytań, problemów, możesz skorzystać właśnie z tego supportu, a ja teraz przejdę i dokonam jakiegokolwiek depozytu, żeby pokazać sobie, jak to właściwie można zrobić. Więc w jaki sposób dokonać tego depozytu? Tak jak tutaj widzisz, mamy kilka opcji, tak naprawdę jest tu bardzo wiele opcji, jeżeli chodzi o dokonywanie depozytu. Natomiast bardzo ważna informacja jest taka, że minimalny depozyt to jest $200, to jest minimalny depozyt. I mamy kilka opcji płatności. Karta kredytowa, PayPal, Neteller, Skrill, FastaPay, przelew bankowy, Bitcoin oraz wiele, wiele innych rzeczy. Ja na potrzeby tego nagrania dokonam jakiegoś depozytu takiego próbnego kartą, natomiast pokażę Tobie też, w jaki sposób można dokonać tego depozytu za pomocą Bitcoina. Gdybym chciał dokonać depozytu za pomocą Bitcoina, kliknąłbym dokładnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj wpisałbym kwotę, ja tu już wpisałem $2000. Tutaj jest MetaTrader 4, to są po prostu to jest dane Twojego MetaTradera. Otrzymałeś to na maila. OK, klikamy tutaj zielony przycisk. Mam tu informacje na temat właśnie tej transakcji. Klikamy tutaj, aby dokonać płatności za pomocą Bitcoina albo Bitcoin Casha. Następnie musimy wybrać, tak jak mówiłem przed chwilą, czym chcemy zapłacić, Bitcoinem czy Bitcoin Cashem. Dla przykładu wybieram Bitcoina. I standardowa procedura przelewu, czyli mamy tutaj QR kod, którego możemy skopiować po prostu korzystając z aplikacji naszego telefonu, jeżeli będziemy robić ten przelew za pomocą aplikacji w telefonie, bądź jeżeli chcemy robić ten przelew za pomocą, nie wiem, z laptopa, kopiujemy tutaj numer, tak? Czyli kopiujemy tutaj nasz numer, na który musimy zrobić przelew. Jeżeli, i tu jest ta kwota, która trzeba zrobić przelew, tak? Łącznie tutaj ze szczegółami, jaka to jest kwota. Jeżeli będziesz miał potrzebował więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zrobić przelew, tutaj masz informację, jak mogę zapłacić. I tutaj jest informacja właśnie na temat płatności. Jest tutaj też wideo instruktażowe, jest to pokazane po prostu krok po kroku na temat tego, w jaki sposób można dokonać płatności. Wróciłem się na główną stronę mojego brokera po to, aby dokonać płatności za pomocą karty kredytowej, karty bankomatowej. Klikam w związku z tym tutaj. Tutaj jedna bardzo ważna uwaga, będziemy musieli ją zweryfikować. Tak, o co tutaj dokładnie chodzi? Chodzi o to, że tutaj nie mamy dodanej żadnej karty zweryfikowanej, w związku z tym musimy przejść proces weryfikacji takiej karty. Tutaj tak mam informacje na temat tego, w jakich tutaj jest to przyjmowane w walucie oczywiście, jakie karty są przyjmowane, że jest to przyjmowane natychmiastowo. Natomiast to, co musimy przede wszystkim zrobić, to zweryfikować naszą kartę. Będziemy potrzebować do tego kilka rzeczy, ale teraz kliknę, pokażę Ci, jak to zrobić. Wchodzimy tutaj, musisz wysłać skan karty, tak jak tutaj widzisz, gdzie są widoczne 6 pierwszych cyfr Twojej karty. Środek może być zamazany i 4 ostatnie cyfry są również widoczne. Tak jak tutaj masz informację, ten środek może być zamazany, natomiast jest to ważne, aby reszta cyfr była po prostu widoczna. Data na Twojej karcie, czyli data karty, musi po prostu tak samo być aktualna data. I oczywiście dane Twojej karty, czyli Twoje imię, nazwisko musi zgadzać się z danymi karty, jaką tutaj dajesz. Inaczej, jeżeli Twoje konto, jakie założyłeś, musi być zgodne, nazwa tego konta, imię, nazwisko z danymi Twojej karty. Jak tutaj widzisz, jeszcze wybierasz sobie opcję Mastercard bądź Visa. I tutaj wpisujesz po prostu te dane, a następnie wgrywasz zdjęcie.
Ważne jest to, żeby twoja karta, czy skan, jakim wyślesz, czy to zdjęcie było w kolorze. I ja daję ci teraz prosty tip, jak możesz zasłonić te środkowe cyfry. Ja to zrobiłem w taki sposób, że wziąłem kawałek kartki papieru, nożyczki, wyciąłem kawałek po prostu tutaj takiego papierku i zasłoniłem te oto tutaj elementy niepotrzebne i w taki sposób będę ją za chwilę uploadował. Po wgraniu naszej karty i dokumentów będziemy mieli tutaj informację na dole, że nasza karta jest sprawdzana w trakcie sprawdzania, więc należy również poczekać na jej sprawdzenie. Po tym jak dodasz swoją kartę, będziesz musiał chwilę poczekać na to, żeby ją sprawdzili, będziesz miał tą informację u siebie w panelu, że ona jest właśnie sprawdzana. U mnie to trwało dosłownie kilka minut i dostałem wiadomość, że moja karta już jest sprawdzona, potwierdzona i mogę dokonywać depozytu. W związku z tym teraz przejdę ponownie do panelu i dokonam depozytu. Tutaj jak widzisz jest potwierdzenie tego, że karta została już potwierdzona i trwało to naprawdę bardzo, bardzo krótko. Aby dokonać depozytu ponownie klikamy w naszym panelu właśnie tutaj depozyt i klikamy wybór, ten który wcześniej, czyli wybór karty. To co teraz będziemy widzieć to zmienione dane, ponieważ nasza karta już tutaj będzie dodana, będziemy tutaj widzieć jako dodaną i to co musimy teraz zrobić to wpisać tutaj tą środkową część brakującą od naszej karty oraz kod, który znajduje się z tyłu karty, czyli kod CTV oraz wybrać kwotę, jaką chcemy dokonać depozytu, Jak to teraz zrobię i kliknę tutaj następny krok. Aby dokonać depozytu kartą wybieramy tutaj właśnie chociażby tą opcję tutaj u samej góry i będziemy musieli wypełnić wszystkie dane, czyli podać tutaj kwotę depozytu, pamiętaj, że nie mniejszą niż 200 dolarów, numer twojej karty, miesiąc i rok wygaśnięcia karty oraz tak zwany kod CTV, czyli te trzy cyfry, które znajdują się na końcu twojej karty, na odwrocie twojej karty. Ja to teraz zrobię i kliknę tutaj dalej, zaznaczając wszystkie tutaj te opcje. Tutaj pojawi się informacja na temat wpisania swojego SMS kodu, z którym otrzymasz na swój telefon, czy tam w jakikolwiek sposób inny masz ochronę swojego banku. Tak jak tutaj widzisz, mamy potwierdzenie dokonania przelewu, wszystko poszło błyskawicznie, automatycznie. Moje środki na koncie pojawiły się błyskawicznie, tak tutaj widzisz w lewym górnym rogu jest informacja na temat tego, że cały proces tutaj już jest na zielono, czyli w pełni upgrade'owałem swoje konto i zostało ono uruchomione. W swoim adresie e-mail otrzymasz informację na temat tego, że twój depozyt został zrobiony i że w zasadzie możesz już wystartować, jeżeli chodzi o działanie i trading. Tyle z mojej strony, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i mniej pracy, więcej pieniędzy.